Dzień dobry. Bardzo mi miło spotkać się w następnym odcinku, ale dzisiaj nie będzie edukacji teatralnej. Dzisiaj będzie przygoda po latach. Do edukacji wrócimy po wakacjach i to właśnie z powodu wakacji jest przygoda.pl. Jest to zespół, który spotkał się po kilkudziesięciu latach. Śpiewałyśmy w latach 70. w Piotrkowie Trybunalskim. Był to harcerski zespół prowadzony przez panią Irenę Kudybę. I z jej też powodu, na jej imieniny, spotkaliśmy się w jednej z restauracji w Piotrkowie, ale nie mogłyśmy tam śpiewać. Czasem zdarza się, że nie pozwalają śpiewać w restauracji, nie wiem dlaczego. Nam nie pozwolili, a chciałyśmy. Więc zaprosiłam dziewczynę, a było nas kilkanaście, do Miejskiego Ośrodka Kultury i na galerii zaśpiewały tak, że telewizja z drugiego piętra zeszła zobaczyć, kto śpiewa. To była taka moc i taka siła. To było w 2011 roku jesienią, po imieninach Ireny. I postanowiłyśmy, że będziemy się spotykać dalej. Że będziemy dalej śpiewać. Dziękuję bardzo. Śpiewamy. Pierwszy koncert po latach był w styczniu 2012 roku. Wtedy śpiewałyśmy te piosenki, które pamiętałyśmy. Piosenki harcerskie głównie. Takie, które śpiewa się przy ognisku, ale też takie, które śpiewałyśmy tańcząc na przykład w Kielcach na kadzielni, gdzie zdobywałyśmy złote jodły, bo tak to się nazywało i chyba nawet do tej pory tak to się nazywa. Pojechałyśmy do Kielc, kiedy festiwal miał 40-lecie. W związku z tym okazało się, że też chcą, żebyśmy śpiewały, to już jako seniorki kazano nam biegać po tej scenie, tańczyć walczyka i ja nie wiem, jak to się zdarzyło, ale tak właśnie zdarzyło się. A teraz raz w tygodniu, w środę, będę Państwa zapraszała na spotkanie z jedną z naszych koleżanek, które będą opowiadały różne anegdoty związane z przygodą, z tym, co się działo dawnymi czasy i tym, co się dzieje teraz, bo dzieje się bardzo dużo. Są koncerty, byłyśmy też za granicą, w Serbii. To prawda, droga była długa, ale nie ukrywam, że niezwykle przyjemna. Myślę, że taka przygoda, kiedy ma się już odchowane dzieci, a nie do końca jeszcze wnuki, niektóre z nas mają, ale nie wszystkie, jest taką przygodą, która pozwala nam nie tylko się spotkać, ale też w pewnym sensie realizować swoje marzenia, talenty, które może nie do końca się rozwinęły wtedy, kiedy byłyśmy bardzo młode, bo okazuje się, że w zespole jest i pani prawnik, i pani geodeta, oczywiście nauczycielki są też panie, pani katechetka też, pani, no jeszcze nie ma pani minister, ale to już nie może być. Dziewczyny same będą opowiadały o swoich przygodach z przygodą, a ja opowiem o czym ja opowiem. To w wakacje Państwo usłyszycie, jeśli wejdziecie na profil Miejskiego Ośrodka Kultury, profil facebookowy lub na mój prywatny Elżbieta L.S. Zapraszam, do zobaczenia, do usłyszenia, mam nadzieję przez całe lato.